spotkanie Jezusa z apostołami w wieczerniku jest Jego pożegnaniem się z nimi. Każde ostatnie spotkanie jest nacechowane szczególnym ładunkiem emocjonalnym. Spotkaniu takim chce się przekazać zwykle to, co najbardziej istotne, to, w czym można by zawrzeć całe swoje życie. I dlatego w ten ostatni wieczór Jezus wzywa swoich uczniów do miłości. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. W dniu dzisiejszym w wyjątkowy sposób uświadamiamy sobie, że Eucharystia to uczta miłości. Znamienne jest to, że święty Jan, opisując ostatnią wieczerzę, jako jedyny z ewangelistów nie podaje słów ustanowienia Eucharystii, ale za to jako jedyny mówi o myciu nóg apostołów. Dzięki temu ich miłość do Jezusa i miłość do biednych
staje się głębsza. Dobrze bowiem przeżywana Eucharystia prowadzi do życia. My wszyscy mamy świadomość naszych ludzkich słabości i wiemy, że sami z siebie niewiele możemy uczynić i dlatego Jezus pozostał z nami w Eucharystii przez wszystkie dni aż do skończenia świata. Każdego dnia, a szczególnie w niedzielę prowadzi nas, swoich uczniów, jak wówczas Wielki Czwartek Wieczerniku i daje nam się cały, abyśmy, pielgrzymując przez ziemię, nie ustali w drodze. Ale powiedzmy i to, że Eucharystia, która jest ucztą miłości, jest wielkim darem Jezusa dla nas, nakłada wielką odpowiedzialność na tych, którzy ją przyjmują. Wobec oporu Piotra, który niechętnie godzi się na umycie nóg, Jezus z naciskiem podkreśla, że jest rzeczą konieczną, abyśmy byli czyści, gdy bierzemy udział w ofiarnej uczcie eucharystycznej. A święty Paweł powie nam, niech przeto każdy patrzy na siebie samego, spożywając ten chleb i pijąc tego kielicha. Kto bowiem spożywa i pije, nie zważając na ciało pańskie, wyrok sobie spożywa i pije. Tradycja Kościoła zawsze wskazywała na związek istniejący między Eucharystią a sakramentem pojednania. Sakrament pokuty przywraca ochrzczoną Bożą łaskę utraconą z powodu grzechu śmiertelnego i przygotowuje ich do godnego przyjęcia Eucharystii. Trwajmy więc w ten wyjątkowy wieczór przy Chrystusie, który odsłania przed nami wielką tajemnicę wiary eucharystii. To właśnie Wielki Czwartek świętujemy ten pierwszy moment, kiedy Pan nasz wziął chleb i przemienił go w swoje ciało, wziął wino i przemienił je w swoją krew. Te prawdy wymagają od nas wiary. Wiary, dzięki której wyznajemy szczerze, iż to, co było chlebem, teraz jest jego ciałem, a co było winem, teraz jest jego krwią. Oto zaiste wielka tajemnica wiary, która staje się jasnym promieniem na całe życie uczniów Jezusa i staje się światłem na drodze naszego życia. Trwając dzisiaj w Wieczerniku razem z Chrystusem, który zastawił dla nas tu Słowo Bożego i Słowo Eucharystii, pragniemy za Jego łaską odczytać w duchu wiary cały sens Jego życia i paschalnego misterium. Chcemy na nowo uwierzyć, że Kościół żyje dzięki Eucharystii, że Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. Niech zatem dzisiejszego wieczoru w milczeniu przenikniętym tajemnicą umacnia się nasza wiara i prowadzi nas na drogę ofiarnej i bezinteresownej miłości naszych braci i sióstr. Amen.